Dzień dobry, witam Was serdecznie w ten piątkowy, ostatni dzień wakacji praktycznie, bo od jutra już się zaczyna wrzesień, więc ostatni dzień wakacji, takich bardziej formalnych, na papierze. Witam Was w takim prezentacji największej paczki polskich ciągników do Farming Simulator 17. Jest to część pierwsza tego modpaku, ponieważ przeleciałem pierwsze 10 stron i wybrałem najlepsze polskie ciągniki przez 10 stron LS Worlda. Zostało mi chyba bodajże jeszcze 3, a to już w następnych seriach, znaczy częściach tego modpaku. Pierwsza część bez zobowiązań, więc wydaję ją od razu dzisiaj, bo taki pomysł mi wpadł. A następna część dopiero na 5300 subów, brakuje dokładnie 30, więc jesteście to w stanie zrobić spokojnie do niedzieli, żeby jeszcze ostatni taki formalny niedzielny dzień wakacji to jeszcze sobie zagrać. Więc dobra, przygotowałem, cała paczka jest do pobrania w opisie. Do pobrania jest plik TXT w notatniku i tam macie wszystkie linki, opisane maszyny są, tak jak ja będę tutaj tłumaczył, i maszyny są wszystko podlinkowane, więc nie bójcie się, wszystkie maszyny bodajże powinny być w tej paczce zawarte. Na początek mamy tutaj Ursus 1604. Napis jest trochę zmazany, bo ten ciągnik troszeczkę tutaj już jest starszej wersji, bodajże to jest ten, tak, 1604 od bodajże drivera 300, czy jak to tam, no tak. Jedźmy dalej, tu jest Ursus 904, Ursus C360. Właściwie to są po prostu wszystkie Ursusy, więc po prostu tak po prostu będę tutaj je prezentował. Następny też kolejna 60, trochę bardziej starszej wersji niż ta obok. A tutaj mamy Ursusa C355, zielonutki, bez kabiny, szybka maszyna. Przejdźmy trochę większych maszyn niż te, co tutaj były. Ursus 1222. To są wszystkie maszyny bodajże od Katfana, to takie bardziej z połyskiem, za co serdecznie pozdrawiam autorów tych modyfikacji, których mody znalazły się właśnie w tej paczce. Jedźmy dalej. Ursus 1224. Albo ten, albo jeszcze jeden bodajże jego brat bliźniak, czy po prostu inny model, ale mi się wydaje, że ten był chyba na odwzorowanie tego od Kuby Jakuba z no mówcie, jak to się nazywa, jak się nazywa ten kanał, no nie, teraz się nie przypomnę, ale jeśli tak, to w czasie może mi się przypomnieć, ale jak tak mi się nie przypomni, to napiszcie w komentarzu. O, już wiem, The Team, dobra, teraz mi się przypomniało. Następny Ursus to bodajże albo 1614, albo 16... Ach, muszę sobie spojrzeć, nie chcę was oszukiwać. To jest chyba ten, nie, 1224 Turbo. Tak, to jest ten. Następny, nowszy Ursus 1634. Oraz na końcu pierwszej takiej alejki Ursus C355. Tak mi się wydaje, że to jest on. Ewentualnie może być to 60. Nie, to jest jednak 355, więc tak jak mówiłem. Tu już będziemy mieli nowsze ciągniki niż tamsze, bardziej takie, w sensie silniejsze, ale może nie do końca takie odpisowane. Pierwszy to jest Zetor Z... A, skąd tu się wziął Zetor? Dobra, tego pomińmy, bo to jednak jest czeski ciągnik, więc nie wiem, skąd on się tutaj wziął. Ale dobra, niech będzie Zetor Krystal 12011. Następny to jest kolejny Ursus od Katfana, Ursus C385A. Tutaj w starszej wersji, już przeżytej, taką zerdzoną, jakby ktoś na starszych maszynkach takich zerdzoną chciałby pograć, to właśnie to jest idealna maszynka Ursus C385. Tutaj mamy maszynkę od Herosa, to ten najlepszy youtuber na całym YouTubie, no to ten subskrybujcie, bo na 25 tysięcy subskrypcji to tę mapę wydam, no będziecie grali, no sprzedam mapę, no to w opisie pisze. No, to jest ten Ursus z najlepszej serii od tej gospodarstwo po dziadku, no to taki po dziadku, proszę pana, to wszystko jest takie ładne, no to bez błędów, to się znalazło, jak to się to znalazło, no kurczę, blaszka, no. No i tak się tutaj znalazło, znalazł się taka maszynka, oto owa też od Herosza Wi-Fi, Ursus, jak to się nam nazywa ten wynalazek jego? Ursus, Srus, Ursus. Jeszcze go pominąłem, gdzie on tutaj ma go? Gdzie jest ta zabawka, no?
No bez kitu, gdzie on tutaj się schował? Lol. No nie ma go, czy co? Jakby był, ale go nie było. Znaczy się do kupna. Bez kitu. No bez jaj. Gdzie on jest? Serio. Nie wiem, jak na przykład do niego wejść. A nie, no mogę. To jest jakieś takie trochę badziewie. Ale dobra, niech będzie. Ale chociaż chcę go tutaj znaleźć. Nie wiem, dlaczego go tu w ogóle nie ma. Bez kitu. A nie wiem dlaczego. Albo to ten, albo to jeszcze ten. A może to jeszcze inny? A to tu niewidzialny jest, to herosowy. Dobra, lecimy dalej. Tu mamy Ursusa C360 z bardzo dobrą kabiną. Dobre modziki, więc serdecznie polecam. Lećmy dalej, tu mamy Ursusa C330. Piękna polska maszynka. Dźwięki wszystkie działają. Odpalany mod ręki. Nie są ruszane wszystko skrzynia biegów tak normalnie jak u dziadka na gospodarstwie. Jakbyście ktoś kiedyś miał 30, czy będzie miał, to taki jak u dziadka na gospodarstwie był. Tutaj chyba kolejna, nie wiem czy to od Herosa, ale mi się tak coś mi się wydaje, że to od niego. Ale nie, to chyba model Marcelo, chociaż nie wiadomo, to będzie ten Ursus 16-14. Nie, 1604. Nie, to nie wiem, czy to tam, czy ten. Ale dobra, przejdźmy do tych troszeczkę bardziej poliftingu. Ursus 912, to już widać, że od Katwana. Oraz jego praktycznie brak bliźniak, no, praktycznie się niczym nie mylą. Znaczy nie różnią tylko modelem i chyba mocą. Ursus 902. Tutaj mamy maszynkę od Patryka, tego ten co mody kradnie, no kurde. Ten też to tylko do więzienia, na milicję. Polska policja już go obserwuje na Facebooku. To od Ursus C363P. A to też dobry modzik, więc serdecznie polecam. Oraz na sam koniec Ursus 1634. Tamten był z nowszą maską, ten jest troszeczkę starszą, więc tak to się owo prezentują te maszynki. Naprawdę jest ich tutaj konkretnie dużo. Trochę się namęczyłem, bo to 2 godziny szukania, później jeszcze tutaj parkowanie ich, więc naprawdę troszeczkę pracy w nie włożyłem, więc jeśli komuś się to spodobało, to subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, bo następna paczka polskich ciągników na 5300 subskrypcji, następne part tej paczki, więc dziękuję za oglądanie, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, pobierajcie, grajcie, miłej gry życzę, pozdrawiam, cześć.